Team Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Oliver Korner dla MMA.pl, a ze mną Adrian Cios już po swoim panelu przed nadchodzącą galą Fame MMA. Jesteś zadowolony ze swojego występu? Tak, dlaczego nie? Było grzecznie, było miło, było spokojnie, przyjaźnie i w sobotę już waleczka. Znowu miałeś konfrontację nie tylko ze swoim przeciwnikiem, ale podchodziłeś do face to face, staliście z siedzeń. Widać, że jak ty jesteś bohaterem na panelu, to dużo wokół się dzieje, nie tylko ta walka, ale kolejni rywale chcą podskakiwać. Oni są słabi wszyscy, W MMA gniotę każdego. No właśnie, nawet umówiłeś się wstępnie na taki krótki sparring w brazylijskim jiu-jitsu po walce z Gregiem. Ja bym mu liście wypłacił, poszedł do domu z płaczem. O czym rozmawiam? Kurwa, oczywiście. O czym rozmawiamy? No Greg uważał, że jednak on gdzieś tam mocno dobrze, ten balkon. No to dobrze, no to porozmawiałem w sobotę. No. Okay. Dobra, jeżeli chodzi o właśnie twojego przeciwnika, nawet sam włodarz powiedział, że a co, może żebyście troszeczkę więcej w stójce zawalczyli. Ty powiedziałeś, to zależy jakby ci rozmawiać. Wiadomo, że chodziło ci o te kwestie finansowe. Czujesz, że teraz jest ten twój pik i musisz jakby to jak najbardziej spieniężyć i jak najwięcej sobie pieniążków jakby zarobić? Znaczy wiesz co, no to słuchaj, to jest normalne, za wyzwaniami idą pieniądze, tak? Jeżeli ja przyjmuję jakichś cięższych rywali, pnę się do góry, też zaczynam walczyć w innych federacjach, to też zaczynam się powoli cenić, no wiesz, nie można całe życie grzać ławy, tak? Trzeba w końcu wyjść naprzód. Jeżeli ja mam iść napierdalać w stójce, typowo w stójce z gościem 20 kilo cięższym, to jest chyba logiczne, że no, muszę za to mieć lepiej posmarowany. On nawet tam pod puszczą mówi, że no, on nawet może oddać tą nogę, jak ty chcesz. No przestań, oddałby nogę, to, jakby on mi się położył, ja bym ją podnieść, bym kopnął w łeb. Okay. Tak się powiem. Czyli mówisz, że mógłbyś nawet być zdyskwalifikowany, ale chciałbyś, to była większa chęć zrobienia mu takiej krzywdy. No nienawidzę go, ja nie będę tutaj, wiesz, wyzywał, obrażał rodzin i tak dalej, bo uważam, że trochę przegięło się ostatnim czasem. Patrząc sportowo, no rozpierdalam go na każdej płaszczyźnie. Jeżeli mogę kopnąć w głowę, kopnę. Stanąć na głowę, stanę. No i tyle. Jeżeli chodzi o twojego oponenta, on tutaj po backstage'u porusza się cały czas w eskorcie trzech ochroniarzy. Uważasz, że dlatego jest to spowodowane tymi sprawami z przyszłości? Nie, mnie się boi. Bardzo mnie się boi i ma tych ochroniarzy po to, żebym mu krzywdy nie zrobił. No tam dużo nie zabrakło, żeby podczas tego face-to-face'a celowo nie uderzyłeś go tym kopniakiem, jak się schylił? Podczas face-to-face'a waszego programu. Wiesz co, zastanawiałem się, przeanalizowałem, że jeżeli bym go kopnął w łeb, to mógłbym mu zrobić dużą krzywdę, mógłbym nawet tam zabić i bym nie miał walki, i bym nie zarobił pieniędzy, więc wolę to zrobić w oktagonie. Denerwuje cię to, że cały czas wracają twoi przeciwnicy do tych walk z Marcinem Neumannem, w których byłeś faulowany i... Właśnie, ja nie poddałem tych walk, ja byłem faulowany, to sędzia, przepraszam, lekarz wszedł do oktagonu i to lekarz podjął decyzję, że walkę przerywa. Nie ja powiedziałem, że nie walczy, tylko lekarz ją przerwał. Wspomniałeś właśnie o tej sytuacji tego jednego boksera, który później skończył tak naprawdę na wózku inwalidzkim, więc chyba jest ważne, żeby o tym właśnie mówić. Może... A dobra, nie będę nic mówił. Nie będę nic mówił. Ja mogę sobie wyżej na kawę i na herbatkę pójść. Coś zjeść ewentualnie. Okej. Nie, wygłupiam się. Tutaj Klaudia powiedziała, że mogłaby walkę z tą zrobić. Co nie, ty? No przestań, gdzie z kobietą. No, ja nie push barber. Okej. Okay. Dobra, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Pozdrawiam ciebie i twoich widzów. Dzięki bardzo. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.